Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Martin. Zapraszam dzisiaj na recenzję doskonałej myszki Hamayu Rage MMORPG. Myszka z boczną klawiaturką, posiadająca kilkanaście przycisków, bardzo solidnie wykonana i kosztująca bardzo dobre pieniądze, około 200 zł, jest silną konkurencją dla innych produktów tego typu, chociażby takich producentów jak Logitech czy Razer. Jest od nich sporo tańsza, wcale nie gorzej wykonana i nie mniej funkcjonalna. Zapraszam was do oglądania. Zaczynamy recenzję Hamayu Rage MMORPG. Najnowsza myszka kosztująca oficjalnie 219 zł, czyli na pewno w sklepach będzie troszeczkę tańsza. Zacznijmy od podstaw. Kabel w tej myszce ma 180 cm. Zabezpieczony jest porządnym oplotem i jest dość elastyczny. Przy okazji mamy też pasek do uporządkowania nadmiaru kabla oraz pozłacany wtyk USB. Warto wiedzieć, że ta myszka próbkuje z częstotliwością 1000 Hz, tak więc osiąga maksymalną prędkość przesyłu danych. Kabel do myszki zakotwiczony jest bardzo dobrze. Przy okazji możecie też zobaczyć podświetlenie z przodu, klawiatury bocznej, znaczka U-Rage z tyłu oraz rolki myszki. Kolory podświetlenia możemy sobie dobierać indywidualnie, nie ma z tym problemu. Zobaczycie później, jak to się robi w części programowej. W każdym razie podświetlenie myszki jest naprawdę fajne. Jeśli chodzi o sensor, mam tutaj optyczny sensor Avago 3050, który pozwala na użytkowanie myszki z maksymalnym DPI wynoszącym 4000. Standardowo mamy 5 skoków DPI. Jest to 400, 800, 1600, 3200, 4000. Natomiast możemy to sobie indywidualnie wyregulować. Jeśli chodzi o ilość przycisków, to mamy ich w sumie aż 18. Przyciski podstawowe, które posiadają przełączniki Omrona, dzięki czemu ich żywotność jest naprawdę bardzo duża. Przy okazji posłuchajcie sobie, jak one pracują. Jak słyszycie, są ciche i działają na całej swojej powierzchni. Mamy też dużą gumowaną rolkę, której używa się naprawdę bardzo dobrze. Działa także jako przycisk. Mamy dwa przyciski do zwiększania lub zmniejszania wartości DPI. Jak widzicie, towarzyszy temu wyświetlacz z diodami. Obok lewego przycisku mamy konfigurowalny przycisk, który podstawowo ma funkcję Fire, czyli w grach MMO po prostu prawym, lewym możemy operować jakimiś czynnościami, a rzucać na przykład czar czy strzelać tym przyciskiem, jeśli sobie tak ustawimy. Podejrzewam, że może to się przydać w niektórych grach. Natomiast możemy go sobie skonfigurować jako przełącznik profili lub cokolwiek innego, co chcemy. Jeśli komuś będzie wygodnie, może tutaj na przykład przeładowywać broń czy rzucać granat. Natomiast po boku mamy klawiaturkę, która bardzo przypomina mi klawiaturę z myszki Logitech G600 MMO. Bardzo podobny układ ilość klawiszy. Tam sprawdzało się to świetnie i tutaj przyznam, że również jest to rewelacyjne. Ponieważ jak widzicie, te przyciski zwrócone są tak do siebie. Dlatego bardzo łatwo, wyczuwając kciukiem, połapiemy się, który to jest przycisk, który rząd i nie musimy generalnie ich widzieć, żeby wiedzieć, który jest który. Przy okazji widzicie, że przyciski numer 5 i 8 mają jeszcze taką wypustkę, dlatego możemy się zorientować, że jesteśmy na środku tej klawiaturki. No i cała ta klawiatura działa świetnie, posłuchajcie. Przyciski są naprawdę bardzo ciche i możemy sobie naprawdę sporo różnych funkcji w grach zaprogramować na nich. Tak więc przyciski sobie już opisaliśmy. Teraz kolejna rzecz, ważna rzecz, czyli jakość wykonania materiały. Myszka jest przede wszystkim duża i wygodna, typowo do chwytu typu palm grip, wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Oczywiście jak widzicie, tutaj mamy taką podpórkę pod kciuk. Główne przyciski wyprofilowane, myślę, że to widać dobrze, dlatego palce świetnie się układają. I tutaj też mamy podparcie dla palca serdecznego. I myślę, że cała konstrukcja myszki, ułożenie jest bardzo przemyślane, jest naprawdę wygodna. Jest wysoka i jest dość duża. Tak ten profil wygląda od przodu. Co do jakości wykonania, jest naprawdę wysoka, jak za myszkę w sumie niedrogą, ponieważ myszki MMO innych firm konkurencyjnych są nawet dwa razy droższe, ponad 400 zł kosztują.
mamy konstrukcję i w miarę tanią i naprawdę porządnie wykonaną. Wszystkie powierzchnie są pokryte wysokiej jakości gumowanym plastikiem, dzięki czemu ma to i właściwości antypoślizgowe, jest przyjemne w dotyku i się za bardzo nie brudzi. No jak widzicie, mamy też troszkę dekoracji w postaci błyszczącego plastiku, chociażby tutaj przestrzenie koło rolki, no i troszkę wykończeń przodu i dołu. Jeśli chodzi o wagę myszki, za chwilkę do tego wrócimy, natomiast przyjrzyjmy się ślizgaczom, które w tej myszce są naprawdę spore i są niezłej jakości. Na podkładce myszka zachowuje się bardzo dobrze, wydaje się także, że jakość tych ślizgaczy jest wysoka. Dodatkowo na dole mam jeszcze przełącznik profili, co prawda myszkę trzeba odwrócić, ale zobaczcie. Zmienia nam się wtedy kolor podświetlenia rolki, który informuje nas o różnych profilach. Możemy ich mieć w sumie aż 5. I na każdym zaprogramowany inny zestaw komend, podświetlenia wartości DPI, czego tam tylko chcemy. Czyli możemy ją sobie już na gotowo skonfigurować na przykład do 5 ulubionych gier. Więc bardzo fajna opcja. No i przy okazji zobaczycie jeszcze jedną rzecz, czyli tutaj taki zasobniczek. Możemy to sobie otworzyć i dociążyć tą myszkę. Jak widzicie, podstawowa waga myszki to jakieś 111 gram, 115 może, gdyby doliczyć tą klapkę. Natomiast tutaj sobie wkładamy ciężarki, które są w komplecie. Zobaczcie, taki mamy pojemniczek z ciężarkami jeszcze. A po włożeniu ciężarków dociążamy myszkę o 20 parę gram. Tak więc wszystkimi ciężarkami waga wynosi 131 gram, nie licząc masy kabla. A teraz słowo na temat oprogramowania myszki. Interfejs graficzny co prawda nie powala, natomiast jest bardzo funkcjonalny. W kilku zakładkach skonfigurujemy absolutnie wszystko. Możemy nadać funkcję wszystkim przyciskom myszki aż za 5 profili. Nagrać makra i przypisać je pod przyciski. Skonfigurować dokładnie DPI, a także zarządzać podświetleniem. Opcji do wyboru mamy naprawdę dużo. Dobrze, moi drodzy, jeszcze słówko co do precyzji sensora. Mamy tutaj Avago 3050 sensor optyczny, który nie jest jakąś topową konstrukcją na rynku, natomiast jest to sensor precyzyjny, sprawdzony i lubiany przez graczy, wykorzystywany w wielu myszkach i do gier wystarcza w zupełności. Na niskim DPI radzi sobie dobrze i na tym najwyższym do 4000 nieźle. Pomimo, że ja nie lubię takiego wysokiego DPI, średnio gram maksymalnie na 2000, to przy wszystkich predefiniowanych wartościach ta myszka działała naprawdę nieźle. Co do komfortu, to jest naprawdę bardzo wysoki, ponieważ myszka jest niezwykle wygodna. Trzeba się troszeczkę do niej przyzwyczaić na początku, ale idzie to bardzo szybko. Jeśli przyzwyczajemy się już do jej kształtu, do rozmiarów, naprawdę dłoń leży niezwykle wygodnie. Wszystkie przyciski obsługiwać można bez żadnego problemu. No i dostęp do klawiaturki bocznej jest naprawdę świetny. Nie trzeba za bardzo gimnastykować kciuka, nawet żeby dosięgnąć do tych ostatnich przycisków. Tak więc pod tym względem myszka wypadła w testach po prostu perfekcyjnie. No i pora na podsumowanie. Recenzja była dość długa, ale myślę, że powiedziałem Wam dosłownie wszystko, co tej myszce wiem, co wyszło w testach. Powiem krótko. Jak na tą chwilę najlepsza myszka od Hamy, jaką miałem okazję testować. Naprawdę świetna. Stosunek jakości do ceny mogę ocenić jako najwyższy. Samej myszce przyznaję także najwyższą ocenę oraz specjalną rekomendację mojego kanału, przyznawaną jedynie najlepszym sprzętom. Myszka jest wykonana bardzo solidnie, warta swojej ceny i bardzo funkcjonalna. Zdecydowanie polecam wszystkim osobom potrzebującym myszki z większą ilością klawiszy. Jest to świetny produkt. Zapraszam jeszcze na planszę z podsumowaniem i oceną końcową, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!